Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk. Słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Moim gościem jest Mateusz Piotrowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówi się o tym, że Władimir Putin zaserwował nam ciężki poranek w Waszyngtonie, chyba tu był wieczór i Amerykanie mieli ciężką noc. Właściwie nadal mają, biorąc pod uwagę, że te pierwsze, ta pierwsza odpowiedź Joe Bidena publiczna ma być ogłoszona o godzinie. Teraz to jest chyba 18. polskiego czasu. No, spodziewam się, że tam jest czas na przerwę, ale generalnie cały zespół bezpieczeństwa i polityki zagranicznej zgromadzony wokół prezydenta na pewno ma i ciężki wieczór, czy miał ciężki wieczór, ma ciężką noc i będzie miał ciężki poranek. To bardzo, bardzo długa doba na świecie. Co właściwie mogliby zrobić w tej obecnej sytuacji Amerykanie? Czego się od nich może oczekuje? No, oczekuje się przede wszystkim tego, co było zapowiadane, i tu nie ma możliwości odwrotu, moim zdaniem, jeżeli Stany Zjednoczone mają i w ogóle cały Zachód ma wyjść z tego z twarzą. To znaczy, te najpoważniejsze sankcje, te bezprecedensowe, które jeszcze nigdy nie były nakładane w tak szerokim zakresie, muszą być nałożone. Jednofalowo już teraz, tu już nie mam czasu na eskalację. Rosja, Rosja nie zostawia sobie, że tak powiem, jeszcze swobody eskalacyjnej, wchodzi na Ukrainę pełną inwazją. Tak, tak na to wszystko wygląda. Oczywiście tutaj z rezerwą trzeba podchodzić do niektórych doniesień, weryfikować je bardzo, bardzo ostrożnie na temat tego, gdzie ta, do tych ataków dochodzi, jakie są straty po obydwu stronach, co się dzieje. Warto to weryfikować, jasne, ale tutaj mówimy jednak o pełnoprawnej zbrojnej inwazji, naruszeniu w pełnym słowa tego znaczeniu suwerenności Ukrainy, więc i ta skala odpowiedzi powinna być pełna, ale te sankcje to jest moim zdaniem zaledwie pierwsza odpowiedź to znaczy coś, czym trzeba uderzyć w Ukrainę, yy, przepraszam, czym trzeba oczywiście uderzyć w Rosję, jeżeli chodzi o sektor gospodarczy, no, finansowy i bankowy. Wydobywczy, energetyczny to jest to, co Rosję zaboli najbardziej, ale Rosję trzeba wykluczyć absolutnie ze świata międzynarodowego, zachodniego. Trzeba wykluczyć jej zdanie w, w organizacjach międzynarodowych, trzeba odciąć ją od instytucji, nawet edukacyjnych. Oczywiście zawsze atakowanie społeczeństwa nie jest dobrym pomysłem, bo tutaj, jeżeli chcemy wymusić na Rosji zmianę podejścia, to samo społeczeństwo rosyjskie musi, musi chcieć, że tak powiem, swoje władze. Uwalić kolokwialnie mówiąc, że tak to sobie pozwolę nazwać, ale tutaj to wykluczenie Rosji musi być absolutnie mieć globalny charakter. To nie może się ograniczyć, właśnie, tylko do jednego czy do dwóch sektorów, ale cała ta odpowiedź Zachodu powinna, moim zdaniem, pójść dalej. To znaczy trwająca narada NATO. Rada, rada NATO, działania sojusznicze powinny też się skupić na tym, jak wzmocnić oczywiście NATO, bo zagrożenie dla Ukrainy to jest w dalszym stopniu zagrożenie dla bezpieczeństwa całej Europy. To się nie kończy na Ukrainie, absolutnie nie. Ale NATO musi się też zastanowić, jak Ukrainie pomóc. Jeżeli możliwym rozwiązaniem nie jest wejście w ten konflikt, to jest oczywiście bardzo trudna decyzja do podjęcia, no to jednak NATO jako sojusz nie może pozostać obojętny wobec zagrożenia ze strony Rosji. Skoro Rosja postrzega jednak NATO jako zagrożenie, to też nie jest tajemnicą. Rosja jest zagrożeniem dla NATO i jest tak opisywana w dokumentach. Coś trzeba zrobić. Podjąć jakąś, jakieś działania pomocowe, jeżeli chodzi choćby o przekazywanie uzbrojenia Ukrainie. To nie może, Zachód nie może pozostać obojętny. Ale czy amerykański żołnierz zechce przelewać swoją krew? Bo sankcje sankcjami, wsparcie, ale czy w aspekcie wojskowym stricte? Żołnierze mają też, te, że tak powiem, trudność, że wykonują rozkazy. Jeżeli chodzi o samo społeczeństwo amerykańskie, dotychczas nie było poparcia dla postulatu wysłania żołnierzy na Ukrainę. Spodziewam się, że teraz ono też nie będzie bardzo duże. Kiedy mówię, że było niskie, mam na myśli dosłownie 10, być może kilkanaście procent społeczeństwa amerykańskiego, które uważało, że wysłanie prewencyjnie wojsk amerykańskich na Ukrainę to jest pomysł dobry w przeciwdziałaniu rosyjskiej inwazji. Jestem szczerze ciekaw, jak będą, bo na pewno media amerykańskie będą o to pytać, jest noc, więc nie mamy jakichkolwiek doniesień na ten temat, jak się w ogóle zmieniają nastroje I polityczne. To jedno, ale społeczne mogą się zmieniać absolutnie zupełnie inaczej. Czy w związku z tym, że mówimy już o trwającej agresji, to więcej Amerykanów popiera ten pomysł wysłania wojsk, czy wręcz popiera mniej, bo jednak jest jeszcze większe ryzyko tego. Tego, o co pytałeś, czy że amerykański żołnierz może, że tak powiem, przelać krew, swoją krew, że amerykańskie siły zbrojne poniosą straty. Ciężko jest mi przewidywać, przewidywać jaki byłby trend. Spodziewałbym się, że raczej w, szczególnie w tej starszej części społeczeństwa, która jeszcze, że tak powiem, ceni sobie bardzo tę policyjną misję światową Stanów Zjednoczonych, byłaby za. Ale szczególnie te młodsze osoby, które i ci, którzy zwracają uwagę przede wszystkim na aspekty wewnętrzne mogą być absolutnie przeciw wiązaniu się Stanów Zjednoczonych w jakikolwiek konflikt. Gdybyśmy chcieli odpowiedzieć na pytanie, czy Amerykanie pójdą na wojnę, nie wiadomo. Generalnie nie wiadomo, ale spodziewałbym się samego społeczeństwa raczej, znaczy na pewno ten, tendencja to dalej będzie mniejszość. To nie jest tak, że jeżeli pojawi się tendencja wzrostowa, to większa część społeczeństwa powie, że to jest dobry pomysł. Absolutnie nie. W najbardziej optymistycznych swoich założeniach spodziewałbym się, że może jedna trzecia powiedziałaby, że aktywnie siły zbrojne amerykańskie muszą uczestniczyć w tym konflikcie, a i co do tego nie jestem przekonany. Po prostu dlatego tego postulatu nie ma poparcia. Ukraina ostatecznie nie jest sojusznikiem amerykańskim. Stany Zjednoczone nie mają zobowiązań traktatowych. To jest partner. Ukraina ma bardzo dobry odbiór wizerunkowy w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej wśród większej części społeczeństwa, ale kiedy chodzi o obronę przez amerykańskich żołnierzy i jej suwerenności no to, to poparcie nie było już tak duże dla tego pomysłu choć ponownie ono było zadawane w czasie pokoju być może w czasie wojny te odpowiedzi będą zupełnie inne Mateusz Piotrowski Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w komentarzu jesteśmy dzisiaj oczywiście w Ukrainie serdecznie dziękuję i do usłyszenia Dziękuję uprzejmie do usłyszenia i to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patreon oraz Buy Do usłyszenia.